Witam Państwa serdecznie na kolejnej lekcji Price Action. Dzisiaj będziemy się zastanawiać nad praktyką odczytywania formacji objęcia HOS, BES. Pierwsza uwaga techniczna. Nie jestem zwolennikiem bardzo takich ściśle ortodoksyjnego spojrzenia na formację objęcia, to znaczy to nie musi być tak, żeby świeca objęcia musiała wykroczyć całkowicie poza korpus i pin świecy poprzedzającej. Ważne jest to, że jedna siła rynku sygnalizuje swoją potęgę, przewagę tym, że niejako pożera świece poprzedzające. Będziemy zwracać uwagę w tym ćwiczeniu na kilka aspektów, to znaczy po pierwsze samo fizyczne występowanie formacji, po drugie jakie byłyby argumenty na rzecz tego, czy daną formację grać, czy nie. Czy nawiązywała do horyzontalnych poziomów wsparcia oporu, czy była zgodna lub z trendem, lub była sygnałem odwrócenia. Rynek, który poddamy analizie, to rynek funta do dolara, czyli popularny kabel. Rynek niezwykle ważny dla każdego tradera. Spróbujemy nasze analizy zacząć od pewnego momentu, niech to będzie nieomal 2 lata temu, maj 2012 roku. Pierwszą formacją, na którą zwróciłem uwagę, tutaj mamy bardzo ciekawy układ. Gdybyśmy zadali sobie pytanie, czy formacja jest zgodna z trendem i z zapowiedzią kontynuacji, no, na pewno pierwsza odpowiedź jest tak, jest zgodna z trendem. Czy odpowiada jakiemuś horyzontalnemu poziomu? Spójrzmy. Wydaje się, że tutaj była jakaś reakcja ceny przez dłuższy czas, że ten poziom funkcjonował jako wsparcie w trendzie wzrostowym. Natomiast trend się zmienił, tak? Mamy tutaj formację, zresztą trzech czarnych kruków, czy wron, różnie to tam można nazywać. W każdym razie to pokazuje dynamikę wyprzedaży i stara zasada, zmiana dawnego wsparcia na opór, czyli jest próba podejścia przez formację pin bar, ale ten pin bar jest próbą odwrócenia bardzo dynamicznie spadającego rynku i dwie sesje później formacja objęcia BES-y, świeca pożerająca. Tutaj świecę na horyzontalnym poziomie oporu, wsparcia wcześniej. Czyli byłaby to świeca do grania, byłyby to argumenty poważne na rzecz tego, żeby otwierać pozycję. Oczywiście jest kwestia techniki otwarcia. Fajnie jest oczywiście sprzedawać na 50% zniesienia. Tutaj nie byłoby tego komfortu, dynamika spadków była zbyt duża, natomiast tutaj byłby czas, żeby ciągle zastanawiać się, czy nie dołączyć do ostatniego sygnału price action i nie szukać tutaj sprzedaży. Kolejna świeca, która zainteresowała mnie, to tutaj mamy formację objęcia na tym poziomie. Tutaj bardzo, bardzo silna, bardzo duża. Widzimy tutaj dwie świece spadkowe i bardzo silna świeca objęcia marubozu. Czy byłaby do grania? No już klasyka uczy, że w 50% zniesienia już powinno być pierwsze wsparcie, nawet sama świeca jest wsparciem, natomiast mógłbym mieć pewne wątpliwości, czy zajmować tą pozycję, choć pokusa byłaby bardzo duża, mamy już próby odwrócenia trendu. Natomiast jeden argument jeszcze jest taki, że to nie jest pokonanie wsparcia, co dojście do wsparcia, znaczy do oporu. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj cena reagowała kilkukrotnie na ten poziom po dynamicznej fali spadkowej,
Tak, i była reakcja ceny kilkukrotna. Mieliśmy tutaj świecę objęcia, która podeszła pod opór. Generalnie, co różni tą formację od tej poprzedzającej? Ta formacja objęcia BESY potwierdziła opór. Ta formacja objęcia HOSSY zbliżyła cenę do oporu. Także to by był jakiś taki delikatny argument przeciwko, natomiast najprawdopodobniej bym tą pozycję zagrał, ponieważ mamy odwrócenie trendu, formacja pin bar, potwierdzenie, więc to byłoby przegrana pozycja. Tutaj w 50% zniesienia najprawdopodobniej otworzyłbym pozycję i bym przegrał. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Mamy tutaj też formację objęcia HOSSY z tej mojej takiej mniej ortodoksyjnej perspektywy. Jakie byłyby argumenty na tak, jakie byłyby argumenty ewentualnie na nie? No, mógłby być efekt psychologiczny przegrania tutaj pozycji price action i po wyrzuceniu ze stop lossa. Mógłby być efekt psychologiczny, trader jest tylko człowiekiem, ale wtedy nie mówimy w ogóle o stosowaniu strategii. Strategia to jest coś, co wybieramy i jesteśmy uzbrojeni w strategię, żeby nie być na pastwie naszych emocji. Także jest sygnał, więc analizujemy, czy sygnał mógł być do grania. Czy jest zgodny z panującym trendem? No, można powiedzieć, że nie bardzo, natomiast jest zgodny z aktualnym impulsem na rynku, impulsem korekcyjnym. Jeden argument tutaj byłby za. Widzimy tutaj, że tutaj był jakiś poziom wsparcia. Ja celowo nie przedłużam tego poziomu dalej, bo ja nie wiem, jak się rynek zachowa. Ja tylko widzę jedno, że w tym przypadku objęcie HOSSY nie było dojściem do oporu, ale było zanegowaniem pokonania lokalnego wsparcia. Także to by był duży argument na rzecz otworzenia pozycji na kontynuację odbicia. Bardzo duży argument. Natomiast chciałbym Państwu zwrócić uwagę, w jakim sensie, jak rynek myśli, bo wydaje się, że właśnie przez wnikliwą analizę formacji świecowych możemy troszkę psychologię rynku odgadywać, jak myślą traderzy. Mianowicie, ponieważ ta formacja, piękna świeca, która jednak została przegrana, ona wzmocniła efekt oporu i podaż jeszcze raz spróbowała. Także tutaj było potworzenie pozycji długiej. Trudno powiedzieć, w jakim punkcie, bo do 50% zniesienia nie było, ale pewno 38,2% już było. Można było tutaj obniżyć ryzyko, otwierając pozycję mniej więcej tutaj i dając stop loss nieco tutaj poniżej tego wsparcia. Jeżeli to wsparcie miało być tak wielokrotnie naruszane, to już nie bylibyśmy zainteresowani w uczestniczeniu w rynku. No i tutaj mamy kolejny sygnał charakterystyczny dla trendu bocznego, też objęcie BESY i na horyzontalnym poziomie. Tu już widzimy pierwszy argument na rzecz zagrania tej formacji. Tutaj nie było żadnego cofnięcia, więc tutaj trzeba było się decydować od razu po zamknięciu świecy lub w ogóle. No i jednak był ten impuls, czyli proszę zwrócić uwagę, jak długo rynek musiał się tłumaczyć z tego, że formacja objęcia HOSSY została zanegowana. Czyli nawet tak tutaj piękna formacja odwrócenia nie spowodowała od razu dominacji popytu. Rynek jeszcze raz przetestował. Teraz już widzimy to wsparcie. I dopiero kolejna świeca. I jeszcze jeden test i powolutku wybicie. Więc widzimy, jak długo ten uraz związany z negacją tej dobrze wyglądającej struktury trwał na rynku. Kolejna świeca, którą chciałbym poddać analizie, układ dwóch świec oczywiście. Tutaj mamy formację objęcia. Jest świeca i druga świeca ją
pożera, pokazując przewagę jednej strony rynku, sygnalizując możliwość przewagi jednej strony rynku. Czy byłaby to pozycja do grania? No, argumenty. Aktualny impuls jest wzrostowy, ten trend spadkowy już został, jego siła została sparowana. Nie widać tutaj oprócz tej walki w boksie i fałszywym wybiciu, nie widać aktywności podaży w jakiś znaczący sposób, więc to byłby pierwszy plus. Natomiast horyzontalny poziom, co by było ważniejsze, że ta formacja pojawia się ponad już pokonany opór, czyli aktualne wsparcie, czy to by się liczyło, czy tutaj liczyłoby się to, że tutaj jest możliwość sporu ceny w takim innym poziomie, niedaleko od poprzedniego konfliktu sprzedających i kupujących. To byłby to argument na rzecz tego, że jednak to było wykroczenie powyżej także tego oporu, a w zanadrzu jeszcze mamy tutaj to wsparcie i zgodność z trendem. Także to była najpewniej pozycja do grania, a już szczególnie jeżeli mówimy o holistycznym spojrzeniu na rynek, szczególnie po tutaj tej zniesienia, 50% zniesienia tej świecy i impulsie wzrostowym. Także tutaj nie wyobrażam sobie, żeby tej pozycji nie zagrać. Na ten moment patrzenia na struktury price action, to nie można nie zagrać. Jeżeli ktoś stosuje strategię price action, to jeżeli nie jest w pozycji długiej w oparciu o tą formację objęcia, to trzeba otworzyć pozycję tutaj poniżej pina. Jak widzimy, gracze, którzy byliby wierni tutaj tym sygnałom price action, zostaliby nagrodzeni oczywiście w zależności od tego, jak długo by wytrwali w rynku, ale przynajmniej dojście do tego poziomu można byłoby zakładać. Tutaj retest szczytu mógłby być, no nie każdy miałby tyle cierpliwości. Spójrzmy jeszcze na kolejne sygnały. Rynek poszedł, już ta dynamika została osłabiona, pojawiły się jakieś kłopoty popytu, jakiś tutaj pin bar na horyzontalnym poziomie, możemy go zaznaczyć, ale to nie jest cel naszego dzisiejszego namysłu nad price action. No ale coś tu się stało, rynek już stracił dynamikę, no jest długotrwałe takie stanie ceny i próba podejścia i formacja objęcia bezy. Czy ta pozycja byłaby do grania? Byłoby kilka argumentów za. Trend wzrostowy dostał spore zadyszki, nastąpiła jakaś sekwencja spadkowa, korekta i ta korekta zbliżyła się do poziomu oporu, nastąpił sygnał, ten sygnał wygląda dobrze, także tutaj też chciałbym tą pozycję grać. Bliskość oporu, potwierdzenie sygnałów poprzednich, tego spodziewałbym się dojścia przynajmniej do poziomu tutaj tego lokalnego wsparcia. Czyli to by umożliwiło dobrą relację ryzyka do zysku. Natomiast pojawiła się tutaj kilka sesji później przeciwstawna formacja objęcia i znowu, czy ona byłaby do grania na kupno. No możemy sprawdzić, czy tutaj byłoby nawiązanie do jakiegoś horyzontalnego poziomu. No można by mniemać tak, można byłoby założyć, że coś jest na rzeczy, że to jest próba kontynuacji trendu wzrostowego, także to było potwierdzenie pewnego lokalnego wsparcia. To wsparcie miało jakieś horyzontalne odniesienia. Także dobrze wyglądająca formacja najprawdopodobniej byłaby pokusą. Jak widzimy zresztą, ci, którzy otworzyli pozycję w oparciu o tą formację, mieli kilka dni na zabezpieczenie się, przynajmniej na break-even.
jeżeli nie realizacja jakiegoś zysku w relacji 1-1 i czekanie z drugą częścią pozycji do retestu szczytu lub ewentualnie pokonania szczytu, to w zależności od osobowości gracza, ale ta pozycja nie stałaby się katastrofą, a te osoby, które by otworzyły w oparciu o ten sygnał, też zdążyliby się zabezpieczyć, choć nie dotarliby do tej profitu. Zobaczmy jeszcze na koniec tego pierwszej części naszych namysłów nad formacją objęcia. Tutaj mamy formację, tutaj akurat trudno tworzyć czasami prostokąty w oparciu o dwie świece, ale to chodzi o to, że jest niewielka świeca wzrostowa, wykraczająca, czy w każdym razie wyrównująca rekordy, szczyty poprzedniego impulsu wzrostowego. I mamy formację objęcia. Czy byłoby do grania? Tak, oczywiście. Jak najbardziej, ponieważ jest horyzontalny poziom. Ta dynamika wzrostów nie była duża. Mamy sygnał. Korekta 50% i mamy sygnał to, że akurat gdyby ktoś konsekwentnie jednak czekając na zejście tutaj w kierunku wsparcia i zostawiając to los powyżej tego, no zostałby tutaj wyrzucony z rynku przez ten pin bar klasyczny. No akurat nie dzisiaj o tym nie mówimy, ale proszę zobaczyć, jak długo ta formacja, która wzmocniła z racji fałszywego pokonania formacji objęcia, jak długo rządziła na rynku. To jest po prostu, no nie często się zdarza, no ale jak się zdarza, to już idzie. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.